Pan wójt Grzegorz Maras, wójt gminy Skomin. Zanim przejdziemy tutaj do dzisiejszej imprezy, pan wójt się tak delikatnie wytłumaczy, dlaczego nie odbyła się ta impreza rok temu. Ubiegły rok był taki specyficzny tutaj dla naszej gminy ze względu na to, że prowadzone były prace remontowe, zarówno drogi dojazdowej do stadionu, jak również rozbudowy samego boiska, o czym świadczy ten widok, że mamy nowe boisko. Pamiętam, wróćmy jeszcze do tego 2010. Najpierw to się wszystko opóźniło, te prace, bo były te powodzie. Potem, że zostały przeniesione na termin wrześniowy i coś się znowu stało we wrześniu, prawda, że te terminy... To znaczy te prace zostały przedłużone. Praktycznie rzecz biorąc, cała inwestycja skończona została w październiku. Także rozliczenie mieliśmy w listopadzie i to spowodowało, że te igrzyska zostały tak przesuwane, a później się nie odbyły. Dlatego też dzisiaj są jubileuszowe, 40. No ale dzięki temu mamy tu nowe obiekty. Niech pan powie, co tu powstało, na jakich nowych obiektach ci sportowcy z Powiatu Wieluńskiego rywalizują dzisiaj. To znaczy warto było ten jeden rok przeczekać, ze względu na to, że te boiska, które tu widzimy za nami, no świadczą o tym, że dość dużo pracy zostało tutaj w ten stadion nasz włożone i no jest jakiś sukces. Ta inwestycja była dla gminy Skomlin dość drogą inwestycją, bo nie tylko, tak jak mówiłem, nie tylko boiska, ale również i drogi dojazdowe do tego gminnego ośrodka sportu i rekreacji zostały wykonane. Inwestycja została wykonana w ramach odnowy wsi ze środków unijnych. Szanowni Państwo, grają piłkarze ręczni, koszykarze też, jeśli się nie mylę, tak? No, jakie tu, czy ma pan już pierwsze sygnały? Bo wiem, że ta specyfika igrzysk była przynajmniej dla piłkarzy ręcznych, których ja reprezentuję, że grali tak zwanym Wimbledonie na trawie. To już zbliżone te warunki są do halowych i tak troszkę oni się nie mogli dzisiaj odnaleźć, bo jeszcze to boisko było mokre. Czy ma pan różne sygnały z innych dyscyplin, że coś jest inaczej, że jeszcze się nie wpasowali w te nowe obiekty? To znaczy, mam tylko takie informacje, że gratulują, że to powstało tutaj, co widzimy. A jak jest pan już jako wód 12 patronuje, można powiedzieć, tym igrzyskom, odkąd powstały, powiaty reaktywowały się. Jak jest z kontynuacją tego typu przedsięwzięcia, jeśli chodzi o sponsorów, organizacje, wolontariuszami? Czy to jest, można już się przyzwyczaić, czy nadal jest multum zabiegów i przygotowań? No trzeba troszeczkę pochodzić za tym, żeby doprowadzić do takiej imprezy. No ale ci, co sponsorowali, to sponsorują dalej, czują się odpowiedzialni za te igrzyska i ja im bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję. Czyli na pewno nie przewiduje pan najbliższego czy dalszego końca. Ta impreza będzie trwała, oby jak najdłużej. Tak jak u owsiaka. Do końca świata i jeszcze jeden dzień dalej. Dyrektor MOS Krzysztof Kacała, który ma tu duży udział w organizacji tych igrzysk co roku. Już rozmawialiśmy z wójtem Marasem, dlaczego się igrzyska nie odbyły rok temu. Czy jak to jest ze strony twojej organizatora? Czy ta absencja igrzysk rok temu ma wpływ na liczbę uczestników w tegorocznych zawodach? Czy ludzie się mogli odzwyczaić? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zgłoszenia? To znaczy, wydaje mi się, że jest podobnie, jak było w latach ubiegłych. Są konkurencje, które na pewno odwołamy. No, szkoda, że odwołaliśmy przed chwilą piłkę siatkową kobiet. Mamy jeszcze wyciskanie ciężarka tylko dwóch zawodników, więc z tych konkurencji na pewno zrezygnujemy. Jak w regulaminie naszym wcześniej żeśmy napisali, trzy drużyny minimum i sześciu zawodników do zawodów indywidualnych. Takie są wymogi, aby zawody mogły się odbyć. No ja ze swojej strony starałbym się jako tutaj organizatora, ja zapewniam obsługę sędziowską, sędziują tutaj nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w tych wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych i grach zespołowych. Chciałbym po prostu, moim marzeniem jest, żeby jak najwięcej zawodników brało udział w takich igrzyskach. Te igrzyska mają już długą swoją historię. Od powstania powiatu liczymy to jako 12, ale historia igrzysk jest dużo, dużo wcześniejsza. Ja pamiętam jeszcze będąc dzieckiem, też przyjeżdżałem na takie igrzyska. No i jest to jakaś pamiątka i miło się wspomina takie imprezy sportowe. Od reaktywacji powiatów to są 12 igrzyska, ale od tego momentu chyba po raz pierwszy w trakcie roku szkolnego to jest organizowane. Czy decyzja została podjęta dlatego, żeby jeszcze mieć wszystkich nauczycieli do dyspozycji, którzy sędziują i którzy pracują w MOS-ie? A czy z drugiej strony nie ma niebezpieczeństwa, że dużo tych drużyn studenckich się nie odliczy dzisiaj? Czy zawodników, którzy studiują, są w środku sesji i mogą nie przyjechać? Czy będziecie mieli rozeznanie na koniec zawodów? Jakie jest lepsze rozwiązanie?
Na pewno tak. Mnie osobiście wydaje się, jeżeli to jest w roku szkolnym, mamy lepszy kontakt z nauczycielami, z dyrektorami szkół, którzy mogą poinformować w szkołach o swoich, o tej naszej imprezie i jest to dużo, dużo lepsze. My, czy to jest wakacje, czy to jest w roku szkolnym, jako nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zawsze stawiamy się na tą imprezę, niezależnie od tego, czy to jest już okres wakacyjny, czy roku szkolnego. Ale moim zdaniem, jeżeli to jest w roku szkolnym, no powinna, czy zobaczymy już po podsumowaniu, czy była większa frekwencja, czy nie. Reprezentant drużyny, która zajęła drugie miejsce w turnieju piłki ręcznej. Powiedz, jak się nazywa drużyna i skąd taki pomysł? Perła Wieluń. Pomysł się wziął, tak chłopaki po prostu zadecydowali. Perła. No, wyglądamy jak perły, tak? Także trzymamy się, że jest Perła Wieluń. Czyli same perełki w drużynie. Powiedz mi, do przerwy w tym finałowym meczu jakoś się trzymaliście, wszystko było możliwe 2-2. Zdecydowanie gorsza gra po przerwie, zabrakło sił? Zabrakło sił, brakło przede wszystkim ławki. Siódemką się meczów nie wygrywa, nie w turnieju. To był wasz błąd i tak sobie pomyśleliście, że może będzie więcej na jednego z tych pieniędzy zwycięskich, jeżeli będzie was przy 10 był? Nie, to bardziej chodziło mimo wszystko o to, że no chłopaków trochę brakowało. No tu w tym finale podzieliliśmy się w sumie na dwie drużyny i w sumie jak później robiliśmy, że ile będzie ludzi, okazało się, że zostało tylko 7. No i po prostu dlatego. No. W tamtej drużynie było 3-4 drugoligowców, jednak wy mieliście taką przewagę, że bardziej zgrani powinniście być, bo się spotykacie na treningach chyba częściej razem. To ten argument nie przemawiał chyba. Znaczy argument może przemawiał, no ale przede wszystkim mówię, mecze wygrywa się obroną. No, brakowało nam w drugiej połowie przede wszystkim obrony, no kontra poszła jedna, druga, trzecia i później wszyscy opadliśmy trochę z sił, trochę już z tej motywacji przede wszystkim, no i niestety. Niestety chłopaki nas, że tak powiem, już końcówką troszkę dobili kontrą. Szczepioniści to się mieli mieć powody do optymizmu, bo zawsze były rozgrywki na trawie. Tu niby teoretycznie lepsza nawierzchnia. Nie wiem, czy ten deszcz miał też wpływ, ale odniosłem wrażenie, że nie wszyscy, a przynajmniej większość, zdecydowana większość gorzej się czuła chyba na tartanie niż na trawie w poprzednich latach. Czy jak to było w waszym przypadku? Znaczy, jeśli ona schodzi, to rzeczywiście. Gdzieś do tej trawy już pomału się przyzwyczailiśmy. Tutaj ten tartan, no jeszcze ten deszcz trochę spadł, porobiły się te plamy takie i no i momentami trudno było po prostu utrzymać równowagę. Jednak hala jest co innego, trawa, do której też się poniekąd jakoś przyzwyczailiśmy, też była inna, a tartan, no jeśli o nas chodzi, trochę zupełna nowość. Jeśli chodzi o stronę MKS-u, nie wiem jak to będzie ze statutem, czy jest taka możliwość prawna, no są przymiarki do rozgrywek seniorów, żeby zgłosić zespół, bo nie ma wystarczającej liczby juniorów. Czy was, twoich kolegów z drużyny, czy może z przeciwnej, tak samo z finału, ten temat też w jakiejś części dotyczy? Znaczy, no mam nadzieję, że jeśli klub będzie chciał, no to jest parę chłopaków, którzy są w Wieluniu, są tu na miejscu, coś chcą zrobić jeszcze w tym kierunku. No bo jakby nie patrzeć, jak zawsze graliśmy, to zawsze gdzieś była perspektywa, żeby ta liga w Polsce, w Wieluniu powstała ta trzecia i no są chłopaki, chcą, także no mam nadzieję. Zrobić rozeznanie, już wiadomo ilu przyjdzie na spotkanie 7 lipca w sprawie ewentualnego zgłoszenia akcesu do rozgrywek trzeciej ligi seniorów? Znaczy z tego co się orientuję, no to gdzieś około 15 osób, tak z Wojtkiem Psują, co rozmawiałem, to że powinno być, także myślę, że chłopaki też się nie wyłamią i coś zrobimy w tym kierunku, żeby ta trzecia liga, ten seniorzy powstali w Wieluniu. Jeżeli kogoś nie było, jest zainteresowany, czuje się na siłach, to zapraszamy. 7 lipca o 19 na zebranie MKS-u, ty też będziesz. Tak, ja będę i serdecznie zapraszam wszystkich chłopaków, którzy grali w piłkę ręczną w Wieluniu, chcą coś zrobić jeszcze. Jak najbardziej zapraszamy 7 lipca. Konrad Pałyga gra tutaj na turnieju piłki siatkowej. Jaką drużynę reprezentujesz? Ja reprezentuję drużynę Biebrza. Skąd ta nazwa? A to nie wiem, koledzy wymyślili. Powiedz mi, bo tu zbieram opinie właśnie o nowych obiektach. Wiem, że siatkarze najgorzej do tej pory mieli, bo nieraz były turnieje przerywane, deszcz padał i nawet nie wiadomo było nieraz kto wygrał. Ty już rozegrałeś jeden mecz, a twoja drużyna dwa na tej nowej nawierzchni. Jakie są opinie, jeśli chodzi o siatkówkę, o tą nawierzchnię tartanową? No, gra się dosyć fajnie. Znaczy nawierzchnia wiadomo, jest twarda, tutaj rzutów nie można robić, ale gra się bardzo fajnie, warunki są, no mogę powiedzieć, że naprawdę dobre i gra się całkiem nieźle.
No i cóż, no nawierzchnia mi się wydaje, że pasuje, że no, na trawie by byłoby bardziej ślisko, zdecydowanie, a tutaj jak przy... Załóżmy, że dzisiaj zacznie padać deszcz, odpukajmy chociaż tam na zachód, patrząc to wszystko możliwe. No jak myślisz, będziecie grać dalej, czy sędziowie przerwą, jak to wpłynie wtedy na bezpieczeństwo zawodników? Myślę, że jak lekko pokropi, to będziemy grać dalej, ale jakby była jakaś ulewa, to chyba wydaje mi się, że sędziowie zdecydowaliby się przerwać, no bo jednak mimo wszystko, jak jest duży wiatr i deszcz, no to trochę ta nawierzchnia też jest śliska i łatwa o kontuzję, jakieś skręcenie nogi, czy coś w tym stylu. Do tej pory nic się takiego nie zdarzyło, miejmy nadzieję, że się nie zdarzy. Powiedz, jak idzie Biebrzy do tej pory? No do tej pory graliśmy 2 mecze i oba wygraliśmy w grupie. Jak tu widzę po składzie, większość zawodników grała w młodej lidze, to znaczy, że jesteście głównym faworytem do pierwszego miejsca? No bardzo chcielibyśmy, jest już jeszcze tutaj jedna drużyna bardzo doświadczona, składająca się ze starszych zawodników, no i mamy nadzieję, że z nimi spotkamy się w finale. Co jeśli chodzi o drużynę juniorów, bo na pewno, że nie będzie drużyny młodej ligi, czy masz już jakieś rozeznanie, w jakiej drużynie będziesz grał, w jakich rozgrywkach, jak to będzie w klubie siatkarz w tym sezonie 2011-2012? No w klubie to nie mam żadnych informacji, natomiast ja rozglądam się za jakimś klubem łączonym ze studiami. Byłem już na paru testach, między innymi w Katowicach. Były to zespoły drugiej ligi, no i myślę, że właśnie w takich drużynach będę się widział w przyszłym sezonie. Mamy zwycięszczenie pierwszej konkurencji, pchnięcia kulą, a 9 zawodniczek się zgłosiło do tej konkurencji. Wydawałoby się, że może mało popularne na terenie wieluńskim. Proszę się przedstawić. Nazywam się Katarzyna Idasiak-Bębenek. Po raz, nie wiem, już chyba 5. czy 4. wygrałam te zawody w pchnięciu kulą na igrzyskach w Skomlinie. Pamiętam, te pierwsze zwycięstwa były tylko pod jednym nazwiskiem. Tutaj widzę, czas idzie do przodu, już są tutaj następcy, tak? No myślę, że tak. Może więcej kategorii będę kiedyś reprezentować. No ja jeszcze kiedyś startowałam, wygrałam tutaj 800 metrów dziewcząt, 100 i chyba 3. miejsce w skoku w dal miałam. Zwycięstwa takie co roku tylko w tym pchnięciu kulą, to była taka korona konkurencja? Tak, moja najlepsza ta konkurencja to jest właśnie to pchnięcie kulą, co roku. To trzeba mieć w genach, czy trochę techniki, talentu też się przyda? No może troszeczkę techniki, trochę siły więcej niż reszta i dlatego tak to wychodzi. Tu na miejscu pani mieszka, w Skomlinie? Tak, w Skomlinie mieszkam. To tak codziennie pracy w gospodarstwie potrzeba tej siły, że potem się przydaje, czy jak się zbliżają te zawody co roku, to pani jednak bierze tą kulę gdzieś na podwórku ćwiczy? W sumie na co dzień troszeczkę... No trenuję tak, siłowych takich, siłownia i takie codzienne tam prace jakieś, biegi troszkę, także nie jest to jakoś bardzo zawodowo, ale tak bardziej z pasji do tego sportu niż po prostu z zawodowych. 13 lat minęło tych pierwszych reaktywowanych igrzysk, tu przybyło trochę konkurentek, jeśli chodzi o uczennice, o te młodsze koleżanki, czy raczej, jak to pani widzi, to raczej jeszcze dużo im brakuje? Dzisiaj jest na przykład dużo nowych osób, których nie było tutaj. Nie ma też pań, które startowały parę lat temu. No i te pierwsze igrzyska też tutaj wygrałam, te reaktywowane. No i wtedy był największy sukces, bo było te 800 metrów wygrałam, 400, no i ten skok w dal. To były największe po prostu wtedy. Muszę przypomnieć, do jakiej szkoły pani wtedy chodziła? Kto panią WF-u trenował? Tutaj do Skomlina chodziłam, do szkoły podstawowej. Pan Jarosław Preś był moim wychowawcą i on nas wtedy w WF-u też uczył. Jak pani uważa, że trochę lat pani postartuje, co na to mąż? Do pani tej miłości, jak on widzi tą pani miłość do pchnięcia kulą? Nie przeszkadza mu to.